Cześć, dobry wieczór. Kochani, bardzo miło mi Was poznać. Cieszę się, że tutaj możemy dzisiaj sobie razem porozmawiać. I chciałabym, żebyście teraz, żebyście wszystkich tutaj przywitali jeszcze i zachęcili do zadawania pytań. Dobry wieczór, kochani. Witamy wszystkich i czekamy na pytania. Chętnie odpowiem. Ciekawe na wszystkie pytania. Coś innego jeszcze nie było. Jest sporo pytań. I słuchajcie, nie bójcie się tutaj sobie, mam nadzieję, miło spędzimy godzinę. Wy mi jeszcze musicie powiedzieć, czy nie przerywa, czy jest wszystko dobrze. Tak, wszystko w porządku. Wszystko okay jest. Bo ja mam wrażenie, że jest lekkie opóźnienie, ale ja też Was widzę i słyszę, więc to jest najważniejsze. Słuchajcie, jak się czujecie? Bo ja tutaj pierwszy raz mam z Wami okazję porozmawiać i chciałam się Was zapytać. Wiem, że już pewnie macie milion takich pytań odnośnie tego, jak tam po wyjściu z willi, ale czy może coś nowego się pojawiło, o czym chcecie nam tutaj powiedzieć? Nic nowego, jest wszystko cudownie. Spędzamy razem każdą wolną minutę. Czyli tak naprawdę cały czas jesteśmy nic razem, nic się nie zmieniło. Dalej rozwijamy tutaj naszą miłość i no, dużo czasu spędzamy razem. Kochani, właśnie dużo czasu spędzacie razem. Ile najdłużej wytrzymaliście bez siebie po tej przerwie po Love Island? Jedną noc? Jedną noc chyba. Chyba jedną okay noc. Okej, no. Czyli jedna noc bez siebie, a tak to cały czas jesteście i z rodzicami twoimi, Dominik, i z twoją mamą, tak i cały czas też nawet na siłownię, Julia, tak jak mówiłaś, że będziesz pilnować Dominika, czy tam na treningi? No, dzisiaj akurat się rozłączyliśmy na te dwie godzinki też. Ja poszedłem na swój trening, Julia poszła na siłownię. Ale już jutro rano i idziemy razem na trening. Tak. O! Widać, że Dominik nie ma pędzla na głowie. Tutaj pierwszy komentarz. Co to się stało z twoją fryzurą? Bardzo ładna. Nie ma pędzla. Moja fryzura jest jakby w budowie. Mam jakiś plan na nią, ale to potrzeba czasu, żeby trochę odrosło tych włosów jednak. No bo nie ukrywam, że ten fryzjer na wyspie średnio wykonał swoją robotę. Ale ja słyszałam, tak, ja słyszałam, że wy tam właśnie mieliście takie różne usługi typu paznokcie, rzęsy, fryzjer i że nie za bardzo w Hiszpanii było okej, jeżeli chodzi o takie usługi. Jakie jest tutaj, Julia, twoje wrażenie? Bo też wiemy, że ty jesteś związana oczywiście z branżą beauty też. Tak, jak najbardziej. Ja akurat rzęs nie robię, doczepiam na pasku czasami, jeśli jest taka potrzeba. Zazwyczaj mam swoje naturalne, więc na rzęsy tutaj wiem, że dziewczyny narzekały, ale no ja się nie mogę wypowiedzieć w tym temacie. Natomiast paznokcie były całkiem okej. Nie łamały się, wiadomo, że nie było to tak jak w Polsce, ale było wszystko w porządku. Dobrze, kochani, to ja jeszcze tutaj wrócę do waszego udziału oczywiście w Love Island i do tego wyjścia z willi. Czy ciężko było się na początku odnaleźć, bo wiemy, że też mieliście czas dla siebie wszyscy w Hiszpanii i to jednak to było taki jakby, to był taki moment na oddech po wyjściu z tego programu, ale jak wróciliście do Polski, to co się zmieniło? To na pewno takim najgorszym tutaj elementem, który nas przywitał, była ściana deszczu, jak przyjechaliśmy, bo jednak przyzwyczailiśmy się trochę do tej pogody, która była w Hiszpanii. No 30 stopni codziennie było parę dosłownie takich dni, co pochmurnie było, a tak to cały czas, dzień było słońce. Przyzwyczailiśmy się do tego, no i ciężko było tutaj też wejść na początek w ten deszcz, który nas przywitał w Warszawie. A jeżeli chodzi o takie sprawy związane z mediami, czy się coś tak mocno zmieniło? Już ile osób do Was podeszło po zdjęcie? Bardzo dużo. Ciężko jakby powiedzieć taką liczbę. Bardzo dużo, cały czas już nawet w samolocie. Kiedy tylko wsiedliśmy do samolotu, stewardessa do nas podeszła i powiedziała: o, Julia, Dominik. I właśnie rozmawialiśmy, zrobiliśmy sobie fotki, więc bardzo, bardzo miłe przywitanie na pokładzie. Tak, no. Ja się z nimi spotykałem wcześniej, ale no miłe to jest bardzo, jak ludzie chcą pogadać, nawet zrobić fotkę. Tak, Dominik, bo twoja tutaj
ukochana, działała wcześniej na Instagramie, oczywiście też wszyscy tutaj wiemy o tym. Ty już troszeczkę mniej, ale tak już po tych 2 tygodniach, podoba ci się to? Mógłbyś zostać influencerem? Gdzieś tam po części jesteś, tutaj... wiadomo, ale czy tak wiesz, tak zawodowo? Myślę, że no ciężko było się przyzwyczaić do takiego jakby takiej rozpoznawalności. Ja jakby my chcemy wykorzystać jakby szansę, to, że wygraliśmy też Love Island, ale myślę, że najważniejsze jest to, żeby nie zatracić się gdzieś w tym i po prostu być sobą. Bo ja od początku stawiam na to, żeby po prostu być takim, jakim jest się na co dzień i być przede wszystkim taką osobą, jaką byliśmy na przykład przed programem. I to jest chyba najważniejsze. No to jak po prostu wykorzystam to po prostu no, dobrze. Jula, jak ty oceniasz szansę Dominika? No właśnie mieliśmy swoją pierwszą sesję zdjęciową. Swoją pierwszą sesję zdjęciową, na której Dominik wpisał się jak profesjonalny model. Dlatego byłam z niego bardzo dumna. Bez przesady. Właśnie jedna fotka już leciała na nasz profil. Mam nadzieję, że wam się podobała. No i następną sesję mamy w piątek. I to już będzie sesja, na której chcemy pokazać to, jaki my mamy styl i jak właśnie trochę naszej miłości wam przekazać. Więc, taka romantyczna sesja też. Myślę, że też będą elementy romantyczności. Mało ich przekazywaliśmy, tych elementów miłosnych. Bardzo. No, ale więcej nie możemy zdradzać, to już zobaczycie niedługo. Słuchajcie, ale to będzie też sesja związana z jakąś współpracą, czy tylko taka dla was i dla obserwatorów? Na razie nie będziemy tego zdradzać, to już wkrótce. Tajemnica. To czekamy w takim razie, ale też jak tu jesteśmy już przy temacie współprac, to czy już pojawiły się jakieś maile, jakieś wiadomości odnośnie powiedzmy jakiejś reklamy albo udziału w jakimś programie, ale dla waszej pary? Mamy parę projektów związanych właśnie z branżami takimi właśnie Fashion, beauty, fitness, też chcę dalej kontynuować tą moją przygodę ze sportem, także chcemy się rozwijać po prostu w takich elementach tutaj, jakie nas interesują też. No. Bo chcemy tak, pokazać to, jacy jesteśmy, to jaki my mamy styl, dlatego też właśnie te współprace wszystkie przemyślamy i chcemy podpasować je pod siebie, żeby pokazać to, jacy jesteśmy naprawdę. Bo wiadomo, widzieliśmy nas tylko w strojach kąpielowych do tej pory prawie, więc wszystko przed nami. A myśleliście o biznesie ze strojami kąpielowymi? Nie. Zobaczymy, co będzie. Jakby jesteśmy otwarci na wszystkie propozycje, ale co będzie, to zobaczymy. Tutaj też Dominik powiedział o branży fashion i branży beauty i mnie to zastanawia, jak ty, Dominik, byś wszedł w tę branżę beauty? Jak ty w Love Island nie chciałeś, żeby dziewczyny ciebie pomalowały? I inni chłopcy też nie. Coś przerwało. Halo, halo? Jesteście? Coś przerwało. Nic nie słyszeliśmy. A teraz już jest okej? Teraz okej, no. Dobra. To tutaj moje pytanie odnośnie tego odcinka, gdzie wy dziewczyny miałyście malować waszych partnerów i tutaj chłopcy nie byli z tego powodu zadowoleni. I tutaj Dominik, moje pytanie do ciebie, czy teraz byś mógł być takim modelem, jeżeli chodzi o makijaż, bo teraz wśród mężczyzn to jest też bardzo popularne. Halo? Słyszycie? A myślisz, że to z naszej winy, czy to nie wiem. Halo, halo. Kochani, ja was, u mnie też coś przerwało. Przerywa, tak? Jesteście? Słuchajcie, tak. To ja mam propozycję. Rozłączę was na sekundkę i Julia, jeszcze raz wyślesz prośbę, dobrze? Dobra. Rozłączę was. I jeszcze raz... Kochani, małe problemy techniczne. Jeszcze raz musimy się połączyć z Julią i Dominikiem. Halo? Dobra. Jest prośba od Julii. Nie widzę tej prośby. Jest. I super. I oby było teraz lepiej.
Więc czekamy. Kurczę, kochani, nie wiem, co to się dzieje. Ja mam też wszystkie kreski, jeżeli chodzi o zasięg i wy pewnie też macie dobry zasięg, ale to czasem tak bywa na Instagramie. Okej, jasne. Więc powtórzę pytanie. Powtórzę pytanie odnośnie odcinka, gdzie wy dziewczyny miałyście malować chłopców i tutaj też pojawił się taki sprzeciw z ich strony. I też nawiązuje do tego, że Dominik powiedział, że gdzieś tam w branży beauty i fashion będziecie działać. I czy teraz, jeżeli chodzi o kwestie takie po programie, byś powiedzmy dał się pomalować haremu? Myślę, że jeśli chodzi o branżę fashion and beauty, to chodzi o to, że żeby po prostu prezentować mój styl. Ja lubię się też, pomimo tego, że jestem sportowcem, to lubię się też ubrać elegancko. Myślę, że tutaj malowanie twarzy tutaj nie ma za bardzo tutaj do fashion jakby branży wspólnego i mało jest, myślę, tak. Dominik uczy mnie fitness. Tak, bardziej o to chodzi, fitnessu, że... A ja właśnie wprowadzam go w ten świat fashion, beauty. I tutaj nie chodzi, że on, mamy go przybierać za kobietę czy takiego. Natomiast jeśli mamy jakiś przypudrowany nosek... Nie, chodzi o takie rzeczy po prostu, że na przykład w takich sesjach tutaj fajnie też będzie się elegancko ubrać i bardziej prezentować taki styl, który nie do końca prezentowałem właśnie przed programem na co dzień, tak elegancki po prostu. A jeżeli chodzi, Julia, o ciebie, to dalej, to tutaj już mogę się posłużyć tym jakby określeniem, że makijaż, że dalej też chcesz iść w ten modeling i tak dalej. Tak, jak najbardziej. Zostaje wszystko. Tak, wszystko zostaje tak samo. Wszystko zostaje tak samo, tylko teraz mam Dominika, który mnie wspiera we wszystkim, dlatego też pomaga mi wrócić do kształtu, który miałam przed programem, więc siebie tutaj wspieramy nawzajem, trenujemy razem, nawet będziemy teraz, zaczynamy dietę, która też bardzo może nam pomóc, dlatego jesteśmy bardzo zadowoleni, że właśnie tak możemy siebie dopełniać i... To możecie się też tutaj przyznać, ile jakby przywieźliście ze sobą kilogramów, bo tam wiemy, że mieliście bardzo dobre jedzenie. Ile przytyliście? No, ja jak wylatywałem, to miałem chyba na liczniku 90 kilogramów, a w pewnym momencie myślę, że było około 100 już. Naprawdę? Tak, kilogramy nie są ważne. Ważne jest to, jak to się czuje w swoim ciele i myślę, że to jest tutaj najważniejsze. Dlatego pracujemy nad tym i robimy to nasze emocje. Julia tutaj... I fajnie też właśnie, że widzowie nas w tym wspierają, że widzą, że przytyliście trochę, ale fajnie, że jesteście razem. No, byliśmy na wakacjach, to co nie mieliśmy. No właśnie. No właśnie, co tam, nie ma co się oszczędzać, prawda? Słuchajcie, tutaj też widzę różne fanpage'e mi wyskakują. Nie wiem, czy wy widzicie, Julia, twoje konta, twoich fanów. I czy co ty na to? Na takie coś, że powstały różne takie strony. Daje to niesamowitą motywację i naprawdę jestem bardzo zadowolona z tego powodu, że tyle osób kibicuje nam, wspiera nas, trzyma za nas kciuki. To jest bardzo ważne i... no tak jak powiedziałam, motywacja to jest niesamowita dla nas. A planujecie spotkania z fanami? Tak, na pewno coś. Planujemy, ale jeszcze musimy... Na pewno coś zorganizujemy. A dajcie okay. Znać, piszcie, czy chcielibyście. Tutaj już były takie propozycje, tak? Czekamy oczywiście, tak. Bardzo I też pojawił się temat odnośnie waszego kontaktu z innymi uczestnikami z willi. Czy jest ten kontakt i z kim największy? Jest kontakt. Chcieliśmy się też spotkać w Warszawie. Mamy to w planach. Musimy też dograć takie rzeczy organizacyjne, ale jak najbardziej wszyscy chcemy się spotkać, porozmawiać na spokojnie ze wszystkimi. Na razie mamy urwanie głowy, ale właśnie planujemy napisać do uczestników wszystkich i zorganizować coś wspólnie. Tak, tutaj też mnie wszyscy poprawiają, że Dominik też ma fanpage, więc przepraszam, że to przeoczyłam, ale to też Dominik do ciebie pytanie. Czy ty się spodziewałeś, że wyjdziesz z willi i już zobaczysz swoje fanpage'e? Nie spodziewałem się niczego. Ja byłem nastawiony na po prostu przeżycie fajnej przygody.
No wszystko tu działa na pozytyw. Tak naprawdę jest mi bardzo miło, jak to oglądam, bo naprawdę jest dobry, pozytywny odbiór tego wszystkiego. Kochani, czy wasze uczucie wzbogaciło się po wyjściu z willi? Wzbogaca się z dnia na dzień. Jak myślę, że już bardziej nie mogę być zakochana, to z dnia na dzień teraz bardziej. No słodziaki, po prostu słodziaki. Tutaj też nam poprawiacie humor na ten wieczór, więc dziękujemy i oby tak dalej. Chcemy widzieć tutaj waszą miłość i też oczywiście nasuwa się pytanie o mieszkanie. Jeszcze nie mieszkacie razem. Nie mieszkamy razem, mamy takie plany, ale też to dlatego trzeba przejść jakby na spokojnie, poukładać to wszystko, ale bardzo chcemy zamieszkać razem. To jest nasze marzenie. Więc to jakie będzie wasze wymarzone mieszkanie? Ojej! Szczerze, to nie poruszaliśmy takich tematów jeszcze. Wymarzone mieszkanie to jest do gadania, to nie jest ważne, gdzie ważne, że razem. Więc myślę, że tam wystrój wnętrza nie ma jakiegoś tam znaczenia, czy tam na jakiej dzielnicy będzie. Ale planujemy razem pieska, chcemy razem pieska jako naszą taką pierwszą. Nawet dwa. Więc tak, mamy już imię. To imię, które zdradziliście w programie? Tak, Kiki. Kiki, tak. Dalej bez zmian. Dominik, się zgodziłeś na to imię. Tak, ale ja tu też będę miał swojego jakby przedstawiciela, będzie to Pchełka. Mm-hmm. Jeszcze nie wiadomo jaka rasa. Tam rozmawialiśmy o jakiejś rasie, ale też nie jestem jakby zamknięty. Zobaczmy. To dwie chihuahuy. Nie. Dwie chihuahuy tam będzie za dużo. Dobrze. Kochani, też tutaj wrócę do oczywiście do nagrań. Czy wy już zdążyliście obejrzeć wszystkie odcinki od początku? Nie mieliśmy na to czasu. Ale chcecie. Jak najbardziej. Bo niektórzy nie chcą. Jak najbardziej chcemy. Mhm. Obejrzeliśmy parę odcinków i już śmiechu mieliśmy tyle, że ledwo wytrzymaliśmy. No, to jest prawda. Czasem się zapaliśmy za głowę, ale generalnie fajnie się ogląda. Bardzo fajnie. Która sytuacja najbardziej was zaskoczyła, nawet w tych fragmentach, które widzieliście na Instagramie, czy tam co nadrobiliście, jak mówicie, te parę odcinków? Bo wiadomo, to był montaż i wy tam byliście 24 godziny na dobę, ale produkcja wyciągała jakiś fragment z tego dnia. Tak, dokładnie. Było pokazane tylko tyle, ale myślę, że wszystko było pokazane tak jak było, naprawdę. A spodziewaliście się, że akurat te sceny zobaczycie? Nie, bo czasami było pokazywane takie głupotki, jakieś takie rozkminki, tak jak z tą kamerą na przykład Dominik rozmawiał. Ale nie, jak rozmawiałem o tej kamerze, to ja wiedziałem, że to będzie. To fajne było. Może spodziewaliście, no i to wszystko było. A które zadanie najmilej wspominacie? Najmilej? Mhm. Wtedy, co dałam Dominikowi tortem w twarz, myślę, że to było super. To były już takie, wiesz, początki. Stać się było ile na lepszy podryw niż rzucanie we mnie tortem. Ciebie też. A jeżeli chodzi o randkę, bo to był taki też punkt kulminacyjny, prawda? Tak bardzo się wtedy zbliżyliście do siebie. Tak, jak będziecie to wspominać? W trzech słowach. Randka na jachcie była dla nas taką przełomową randką. Niesamowicie było. Była to najlepsza randka w moim życiu. W moim też. Tak, i właśnie na tej randce bardzo się zbliżyliśmy do siebie i nie tak mogłabym sobie wymarzyć lepszego. Pierwsza szczera rozmowa tak na bezlikowo, no chyba tak. Ojejku, to po prostu było, ja też pamiętam, przesłodkie i tutaj wszyscy też piszą. Julia, muszę się ciebie też zapytać o jedną sytuację, bo doszły nas słuchy i nawet ja ostatnio rozmawiałam na live z Mikołajem Jędruszczakiem, że wy przed waszym udziałem w drugiej edycji się spotkaliście i pytałaś Mikołaja o rady i tutaj chciałam się ciebie zapytać, jakich tych rad Mikołaj ci udzielił? Tak, to była rozmowa jeszcze przed castingiem moim i zapytałam, czy coś powinnam wiedzieć, że się stresuję przed tym castingiem, więc czy możemy coś poradzić i Mikołaj powiedział po prostu, żebym była sobą.
i nic więcej. Dlatego tak zrobiłam. I wygrałaś. Wygrałam. Tak, to może tam Mikołajowi trzeba, wiesz, z tej wygranej coś tam odpalić w cudzysłowiu. Tak, to jest dobry pomysł. Tak, ale Julia, ty oglądałaś pierwszą edycję w całości, a Dominik, z tego co wiem, to fragmenty, czy nie oglądałeś? Ja widziałem może z 10 minut łącznie tego odcinku z poprzedniej serii, a tak to nie oglądałem w ogóle. Mhm. Okej, okay, dobrze, czyli ty nie wiedziałeś, a ty, Julia, oglądałaś pierwszą edycję, czyli chciałaś iść do drugiej. Czy po prostu jeszcze cię ktoś namówił na ten casting? Nie, ja myślę, że jak oglądałam tą pierwszą edycję, to właśnie tak mi się spodobał klimat tego wszystkiego, villa, super ludzie. Chciałam przeżyć taką przygodę po prostu. A komu najbardziej wtedy kibicowałaś? Właśnie Sylwii Mikołajowi. O! Tak, nawet ściągnęłam aplikację, głosowałam na nich, bardzo byłam za nimi. To też pewnie cię... A poczekaj, znałaś się z Sylwią prywatnie między pierwszą edycją a drugą? Nie. No to też pewnie się ucieszyłaś, jak Sylwia do was przyszła do willi i tam was uczyła tańczyć. Tak, bardzo się ucieszyłam, tym bardziej, że właśnie w tak super sposób te zajęcia prowadziła. I też myślę, że dobrze szło, bo radziliśmy sobie wspaniale. I Sylwia też wprowadziła taką pozytywną energię do willi, więc jest super nauczycielką tańca. Bo tutaj też podczas waszej edycji, jak wy oczywiście byliście odcięci też od telefonów i od internetów, pojawiła się informacja, że Sylwia i Mikołaj się rozstali. I tutaj czy wy dowiedzieliście się o tym bezpośrednio od Sylwii w willi, czy dopiero po wyjściu? Dopiero po wyjściu, tak. Czyli nie mieliście też czasu sobie porozmawiać tak między nauką tańca? Nie. Tylko na lekcję, jakby tak pogadaliśmy sobie na tej lekcji, ale to tylko była taka nauka. I tyle. Nie zdążyliśmy tak zamienić nawet ani słowa praktycznie. Dobrze, i tutaj Julia, widzisz, kto napisał? Twój przyjaciel, pozdrawiamy. Pozdrawiamy, Harbuziaczki. Pozdrawiamy wszystkich. Tak, tutaj też odnośnie miłości mam pytanie i waszych słów, bo wy i jeszcze pozostałe pary bardzo tak, to znaczy szybko. Wszystko się dzieje szybko w willi podczas tego miesiąca, ale wyznaliście sobie uczucie i powiedzieliście, padły te słowa, kocham cię. I czy teraz jakby po takich przemyśleniach nie uważacie, że to mogło być troszeczkę za szybko, bo to jednak te słowa są takie ważne. Nie. Ja jestem taką osobą, która mówi to, co myśli. I jeśli ja czuję do niego, że kocham go, to mówię o tym szybkim otwarcie i chcę, żeby on o tym wiedział. To jest bardzo ważne, żeby mówić i szczerze rozmawiać o swoich uczuciach, a nie rodzić to w sobie. Dlatego powiedziałam to w momencie, kiedy w 100% byłam tego pewna i to czułam. No ja to samo znam wagę tych słów i po prostu też stwierdziłem, że jest to jak najbardziej czas, żeby po prostu powiedzieć i to i tyle. Czyli tak dla was, dla was nie ma reguły, kiedy takie słowa powinno się wypowiadać, tylko po prostu jak czujesz, to mówisz. Tak, to jest najważniejsze. No i super. Słuchajcie, tutaj sobie zapisałam parę pytań i zanim jeszcze wrócę do swoich, to w międzyczasie przeczytam te pytania. I jest pytanie odnośnie produkcji. Czy to prawda, że produkcja każe, że wygrani muszą być razem? Padło takie pytanie w wiadomości prywatnej. Ja już odpowiadałem na to pytanie. Słuchajcie, mamy kontrakt na całe życie. Musimy być ze sobą całe życie. Niestety nie ma innej opcji, więc... Absolutnie nie było kontaktu. To skąd się takie wymysły biorą, prawda? To też jest ciekawe. Może dlatego, że właśnie Mikołaj i Sylwia rozstali się po prostu po roku. Może dlatego, nie wiem, jakby nie interesuje nas to za bardzo. My cieszymy się tym, że jesteśmy razem z sobą i cały czas się nie możemy nadzieżyć, więc u nas jest wszystko w porządku. Nie ma żadnego kontraktu, też nie należymy do osób, które nawet... chciałyby coś udawać, czy ponieważ podpisaliśmy kontrakt, to mam być razem. Nie, to jest głupota. Absolutnie tak nie jest. Mhm. No okej, okay. Czyli wy dalej pielęgnujecie swoje uczucie i tak dalej i żadnego kontraktu nie ma i wy tutaj to potwierdzacie. Tak, potwierdzamy.
No i świetnie. I dziękuję za tą szczerą odpowiedź. Tutaj też oczywiście pojawiło się w internecie wiele artykułów na wasz temat i na temat innych uczestników, ale też jeden zwrócił moją uwagę, w którym ktoś był wyjęty jakby komentarz i ktoś zarzucił albo stwierdził, że że Dominik nie odnajduje się w towarzystwie twoich znajomych. I jak to jest? Od was bym chciała to usłyszeć. Nie, no to jest jak najbardziej odnajduje się, miło się spędza czas. Bo wy od razu się też poznaliście, prawda? Na lotnisko, Julia, twoi znajomi przyjechali. Tak, w ogóle mieliśmy taki nasz komitet powitalny. Przywitali nas fajni nasi znajomi, nasi przyjaciele w sumie. I oni się ze sobą w ogóle też poznali. Także wszyscy byliśmy na lotnisko tak naprawdę jedną paczką i myślę, że fajnie, że się poznaliśmy wszyscy. Julia poznała moich znajomych, ja poznałem jej. Także wszystko jest tak najbardziej dobrze. I Julia, jak ty się też odnajdujesz w gronie Dominika znajomych? Bardzo dobrze. Właśnie ostatnio spędziliśmy wieczór razem z jego przyjaciółmi i wszystko było super, dogadaliśmy się, mamy wspólny język. Dlatego nasi znajomi też się pokochali, bo też się poznali. Lepiej być nie może. Tak, a czy wy mieliście też wspólnych znajomych? Bo wiemy, że i ty, Dominik, jesteś z Warszawy i Julia, ty też. Czy może gdzieś tam mieliście kogoś wspólnego? Nie, właśnie tak się zdarzyło, że gdzieś jakoś zawsze się nie mogliśmy na siebie wpaść, ani nic. Nawet jak chodziliśmy do tych samych miejsc, to nie widzieliśmy się nigdy. Ale to widocznie tak musiało być i dobrze wam to wyszło na dobre. Tutaj też pojawiło się pytanie odnośnie rodziców. Wy poznaliście swoich rodziców jakby w willi już na ekranie, ale jak jest teraz? Obiadki zapewne były już. No tak. Były. Moi rodzice ogólnie od razu pozytywnie zareagowali na Julię. Było widać właśnie w programie nawet, jak tutaj przywitali. Od razu był uśmiech na twarzach. Już mówili, że nie mogą się doczekać, aż poznają Julię. Także jak było z twojej strony? Julia, jak z twojej strony? Właśnie. No, Dominik ma przewspaniałych rodziców. Są bardzo ciepli, otwarci. Też mam wspólny język, więc opowiadamy im dużo, co się działo, jak się działo. Bardzo lubię spędzać z nimi czas. Cały czas mnie zapraszają do siebie. Julia, co u ciebie? Jak się czujesz? To jest bardzo miłe. I też bardzo ważne, żeby rodzice partnera akceptowali mnie, więc wszystko jest super. Tak samo ze strony mojej mamy. Moja mama też jest zakochana w tym. A czuliście lekki stresik? Przed poznaniem rodziców? Tak, na żywo, przed poznaniem. Nie. Ja to bardziej byłem podekscytowany niż zestresowany chyba. Zawsze jest taki lekki stresik, bo jak ktoś chce zrobić takie bardzo dobre wrażenie, to zawsze jest taki delikatny, więc tak. Ale okazało się, że tak, nie było się o czym stresować, ponieważ nie ma w stanie uczyć. Okej, to jeszcze zobaczycie, że rodzice będą wam pomagać w organizacji mieszkania. I w ogóle. No nie, no na pewno nasi rodzice będą pomagali, dbali, troszczą się o nas jak zwykle, więc na pewno nas będą wspierać. Musicie jeszcze wypośrodkować to mieszkanie między Julii rodzinnym domem a twoim, żeby było też blisko i żebyście się nie kłócili. Ale złożyło się, że tak blisko w miarę mieszkamy siebie. Dobrze, a czy kłóciliście się już? No, nie. Ale żadnej malutkiej sprzeczki nawet? Próbujemy się pokłócić, no i stop, ale nie wychodzi. Nie, wszystko jest idealnie. Żadnych kłótni nie ma, żadnych sprzeczek. Zawsze znajdujemy kompromis i tutaj wszystko jest super. Mm-hmm. A jeżeli by się coś pojawiło, to kto jest bardziej uparty? Bo też nie możemy tego stwierdzić oczywiście po programie, ale tak jak nie może. Ciężkie pytanie, bo myślę, że tak samo jak Julia, tak samo ja jesteśmy uparci, ale właśnie. Znajdujemy ten złoty środek zawsze, w każdej sytuacji. Dobrze. Tutaj też przeskoczę do kolejnego pytania, żeby zdążyć. Odnośnie waszych studiów, bo studiujecie online. Jak w ogóle
zareagowali wasi albo wykładowcy, albo wasi znajomi ze studiów? Czy była taka ciekawość z ich strony? Zauważyliście coś, czy nie za bardzo? Czy nie było tematu, że widzieli was w programie, albo słyszeli chociaż? Znaczy, u mnie jest tak, że ja już jestem jakby po studiach, tylko obrona została tak naprawdę, ale mam jakiś kontakt po prostu ze znajomymi ze studiów. Wszyscy siadali przed telewizorami, ustawiali się, żeby nas oglądać. Wysyłali mi, jak podczas finału, wysyłali mi jakieś różne filmiki, jak reagują na naszą wygraną i też bardzo fajnie się to oglądało. No, sam pozytywny odbiór faktycznie właśnie był u mnie. Nie wiem, jak to jest z wykładowcami, bo tutaj nie miałem okazji zawarć jakikolwiek kontakt, ale myślę, że też oglądali. A Julia, u ciebie jak to było? Jak to jest? U mnie bardziej znajomi, bo szkoła jest szkołą, jednak nie mamy takiego kontaktu pomiędzy uczniem a nauczycielem, ponieważ skupiamy się na tej nauce, a nie o gadaniu, co tam u kogo słuchać. Więc bardziej znajomi się interesują, a nauczyciele nie. A jak oceniasz, Julia, ty, bo Dominik jest w trakcie pisania pracy licencjackiej, ale jak oceniasz tę naukę online? Czy wolałabyś już tak zostać do końca studiów, czy jednak lepszy kontakt bezpośredni? Uważam, że jest lepszy kontakt bezpośredni, bo ja kocham spędzać czas z ludźmi, kocham poznawać ludzi, więc jestem bardzo taką otwartą osobą. Też lubiłam też chodzić do szkoły, lubiłam się uczyć. Natomiast jeśli nie mamy takiej opcji, jest szkoła online, to też jak najbardziej jest w porządku. To nie jest to zależne od nas. Dobrze, to też dziękuję za tę odpowiedź. Tutaj się fani też bardzo o ciebie martwią i pytają, jak tam twoje uczulenie, czy już jest wszystko w porządku. Tak, powoli wracam do zdrowia. Wszystko jest okej, na pewno nie zagraża to na razie niczemu, więc daję radę, staram się pracować też nad tym razem z lekarzem, więc jest w porządku, nie ma się co martwić. I Dominik się opiekuje? Bardzo. Dominik jest dla mnie bardzo dużym wsparciem. Cały czas mnie trzyma za rączkę, cały czas pyta się, jak się czuję, czy coś mi potrzeba, dlatego jest dla mnie bardzo dużym wsparciem. No to dobrze. I tak, tutaj zauważyłam też pytanie odnośnie tego, gdzie widzicie siebie za 10 lat? Fajne pytanie. Fajne pytanie. Gdzie się widzimy? Już w jednym mieszkaniu na pewno. Tak. Razem. Przede wszystkim razem. Kiki z Pełką. A co będzie, czas pokaże. Dobrze, to teraz pytanie. Czego nauczył ciebie Dominik, a czego ty nauczył, a czego... Czekaj, Julia, jeszcze raz. Czego ciebie nauczył, czego nauczyłaś się od Dominika, a czego ty nauczyłeś się od Julii? O. Takie pytanie, jak w Lofajle czasem będą zadawali. Dobra, ja mogę zacząć. Proszę. Zaczynaj. Nauczyłem się tego od Julii, że nie ma też co się obrażać. Czasem trzeba posłuchać drugiej osoby tego, co ma do powiedzenia. Pójść na ten kompromis i nie warto jest czasem być takim opartym, jak ja bywałem, bo ja to mam do siebie, że zawsze bywałem oparty i gdzieś bardzo ciężko było mnie przekonać nawet do kompromisu tak naprawdę, ale no chyba tego głównie. Jak mi się przypomni, zaraz to powiem, a tu może Julia. Wszystko działa? Nie zacina się? Nie, wszystko jest okej. Okay. No dobra, no to co? Dominik nauczył mnie też właśnie przede wszystkim iść w stronę tych kompromisów, bo obydwa jesteśmy uparci, ale jeśli dwóm stronom zależy, to wtedy to nie jest problem, dlatego też się nie kłócimy. Nauczył mnie ciepła i też w sensie takim, że nie lubiłam się wcześniej całować i Dominik jakby otworzyłam się przed nim w 100%, wcześniej nie miałam tak z żadnym chłopakiem. Dlatego pokazał mi, jak to się zakochać w 100%. No i też jeśli chodzi o ten fitness, to właśnie pomaga mi aktywnie cały czas spędzać czas z energią, to też jest super. Czy Dominik nie będzie też zazdrosny o trenerów? Nie tutaj.
już mamy kwestię taką zaufania. Myślę, zaufania to podstawa, zaufanie to podstawa związku, myślę. I tutaj trzeba. Tak, ufamy sobie w 100%. Nie mam się o co martwić. Słuchajcie, tutaj ja mam komentarze, że się zaczęło. Właśnie, tak jak wy to widzicie, jest automatycznie mniej osób i nie wiem, o co chodzi. Ja normalnie wszystko słyszę i wy też. Właśnie podobno nie działa. Ale to nie wiem, bo ja i tak zapiszę tego live'a, on będzie, tylko czy jeszcze raz próbujemy i was rozłączę i jeszcze raz się dołączycie. Może wtedy będzie lepiej. Dobra? To rozłączę. Tak, spróbujmy. Dobrze. Kochani, zaczęła się transmisja na żywo z Julią i Dominikiem, dlatego poczekamy i aż oni dołączą jeszcze raz i zaczniemy ponownie. Przypominam, że możecie cały czas zadawać pytania. Tutaj piszecie, że działa, więc to chyba zależy. Zależy od waszego internetu albo od Instagrama. I poczekamy jeszcze raz, już tutaj parę wątków było poruszonych odnośnie programu, odnośnie miłości, odnośnie wspólnych projektów, odnośnie pracy, więc możecie pisać cały czas jeszcze jakieś swoje dodatkowe pytania. Ja już patrzę, czy jest prośba. Nie ma prośby. Jest was dużo mniej. Wiecie co, jak teraz nie dołączy do nas Julia i Dominik, to ja wyjdę z tego live'a i go zapiszę, bo boję się, że znowu przepadnie. Zobaczę jeszcze, czy tutaj... Okej. W takim razie mamy połowę live'a, ja go zapiszę i zaraz do was wrócę.